Nie no, zardzewiały widelec. Bez jaj. Dobra, teraz nieco skilli byśmy sobie podrasowali. I to na pewno by było w przypadku... Tak, złotoustego, bo chciałbym na przykład teraz takiego kucharzynę przemówić do rozsądku, tak? Teraz gadam z nim. The only thing in the treasure chest was a rusty fork. A rusty fork? Let me see it. Damn. That's mine. Yours? I got the maps mixed up. I was wondering why this place looks so familiar. You are not fucking serious. I'm sorry, man. I really didn't mean for that to happen. Mistakes can happen when so much gold is at stake. Let's not waste any time, though. Here, this should be the right map. You best go on and try to dig up the treasure. You're coming as well. You get a head start. I have to rest first. Sir. All this walking. The sand in my boots. Ja pierdolę, ty jesteś niedorozwinięty. Come back to me when you found it. It shouldn't take long with that map. And we'll take equal shares as agreed. Ty kurde, żebyś mnie you better put your weapon away. Bo jak ty kurde tym razem okłamiesz mnie, to czeka cię sowita śmierć. Dobra, czyli mamy kolejną misję. Rozstanie, czyli ta misja się jakby rozciąga. Idziemy teraz w tą stronę. Czyli wyczuwamy tutaj kolejny skarb. W tych ruinach. Okej. Pewnie więcej stworzeń będzie, zapiszmy grę w ogóle. Okej, zapisane. Idziemy dalej. Przesprintuj trochę, byłoby dobrze, żeby szybciej tam dotrzeć. Dobra, jest dobrze. O! Sługusy cienia. Czyli, tak jak powiedziałem, będzie dużo akcji. Jest, dostał ładnie. Ten się za mną oglądał, nie wiedział co zrobić. A tacie jeszcze dobijemy. Jeb, proszę bardzo. Po mistrzowsku zabity. No podnieś tam, no, dobrze. I trochę znowu kwiatków zjedz. Nie jest naprawdę, będzie ciężko. Jak wrócimy, to musimy od tego kucharza kupić nieco jedzenia. No, czemu mi się to ciągle zmienia? To mnie wkurzać zaczyna już. Dobra. Tyle starczy. O, jeszcze jeden. Dobra, do obicia. O, szkielet. Zawsze ze szkieletem można walczyć. Zrobił unik. A ja zrobię coś takiego. Jep. Pudło. Co się bronisz? Dobra, tu mamy ten skarb, tylko tego szkieleta najchętniej bym już tak zabił. Proszę bardzo. Ładny odrzut prosto w drzewko i cień adrenaliny pozbyty. O, grzyb ducha, kurde, co ja mówię. Dobra, odkopuj ten skarb. Już trzeci skarb w tym miejscu. Jeżeli tym razem znowu będzie jakiś widelczyk, albo nóż, albo łyżeczka, to ja mu wbiję to w oko. Albo... gorzej. W chuja. Dobra, i co tym razem, żebyś mnie nie okłamał? Nie, ten człowiek to chyba naprawdę chce mnie wkurzyć. Nie, ty człowieku, szykuj się na ostre bęcki, bo ty naprawdę szukasz guza. Szukasz kolego guza. No ja go znajdę. Czekaj no. I niech no ja go tylko znajdę, to człowiek normalnie już będzie martwy u mnie. Chodź no tu. Pewnie mi spierdolił. Knuj rąbany. Gdzie jesteś, ty idioto? Zaraz cię znajdę. Ja wiem, gdzie ty kampisz. Nie będziesz mi grał na aimbotach. O, dobra, już po tobie. Już kurde po tobie. I found your treasure. And? Don't keep me in suspense. How much gold are we talking about? 1,000? 10,000? Come on, tell me.
The chest only had a mirror in it. A mirror? That can't be right. You must have found the wrong chest. Why would my father bury a mirror? He told me he hid the greatest treasure anyone has ever seen. It's got to be here somewhere. We'll dig up the whole island if need be. Follow me. Really? Oh, wow. The ladies will be swarming around me. Jezu, człowieku. I'll marry three or four of them right on the spot. Czwarty skarb będziemy szukać z twojej ręki. Zachciało ci się widelczyka i lusterka, bo kurde, wbijasz sobie przez lusterko widelcem w oko, ty idioto. Kurde, twój stary to chyba był już bardziej niedorozwinięty od ciebie. Żeby zakopać takie lusterko w takim miejscu, ty jesteś naprawdę jakiś stuknięty. Nie, ja się, człowieku, ciebie powoli zaczynam strachać, bo ty, kurde, co ty trzymasz w takim miejscu takie rzeczy? I'm sure the treasure is here. Gold, rubies, precious stones, it will all belong to us. So, grab your shovel and dig a few holes. Eventually, we will hit upon the right chest. Mam nadzieję. Poddaj się, bo widzę, że to do niczego nie prowadzi. That will lead to nothing. Give up. Hey, you can't consider giving up so easily. Yes, I can. Pah! Give me the shovel. Now, I'll show you how a real pirate does it. You'll see. I'll find the treasure before you can count to three. A zobaczymy. Damn. I've been digging for hours, and I found nothing. Absolutely nothing. By now, I should have found a mountain of coins. No, ale tak nie ma tak łatwo. Oh, shit. Oh, blimey. Your journey is over. O kurde. My son has failed. He did not know how to honor my legacy. What the fuck? He shall follow me into the underworld. Father, what? No. O lol. I poszedł. And now you. Tell me. What is the greatest treasure a man could ever see? Chyba muszę teraz... Teraz trzeba dobrze powiedzieć, bo ja chyba źle powiem, to będę miał przerąbane. First, you're gonna tell me what happened to Roscoe. I sent him to a world where gold has no value. There he will learn the error of his ways. But my time here is limited, and I'm being drawn back to my sphere. So tell me what the greatest treasure is that a man could ever see. Kurde. Człowieku, ja chcę złota, a nie zagadek, jasne? Ty, kurde, nawet duchy mnie nie będą tu straszyć. W dupie. I want gold, not riddles. You haven't grasped the purpose of this voyage. A co mnie to obchodzi? But if you want gold, you shall receive gold. It will not make you happy. Farewell. No, dziękuję. Dziękuję. Fuck me, what a story. Dziękuję. Super skarb, 400. No. No i duch wypierdolił z jego własnym synalkiem. No, dobrze. Ja chciałem złota skarbu. A ten mi dawał jakieś widelczyki i lusterka, chuje mu je dzikie węże normalnie, nie. No porąbana misja. Niech ci twórcy się idą leczyć. Bo to jest naprawdę choroba, jakich mało. Dobra, ja bym stąd już wyszedł, bo ja mam dość tego miejsca. Jest ono koszmarne. Gorzej chyba już być naprawdę nie mogło. Gdzie mamy misję, dobra. Taka riga. Ty, jeszcze jeden skarb. Wy chyba chcecie mnie wykończyć tymi skarbami dzisiaj. Poważnie. Chcecie mnie chyba tymi skarbami wykończyć. Co? Czekaj, wyjść to lepiej zapisz, bo nie wiem, czy to jest jakiś błąd. O kurde. No. I cię to prowadzi. Aha. Dobra, zapisz grę i płyniesz tam. Nie obchodzi mnie to, jak tam długo będziesz płynął. Aha, dobra, to nas tam nie doprowadzi.
Będzie nas cofało. Okej, okay, dobra. Tą misję zostawiamy na... A to jest Antigua, dobra, ja źle wziąłem. Zwłoki de Fuego. Dobra, uciekamy stąd. Ale powiem wam, porąbana misja. No, no chyba gorszej tej misji nie mogłem mieć w takiej grze jak Risen 3. Nie, ta misja mi się akurat nie podobała. Nie wiem czemu, ale kurde... Ale przynajmniej wybiłem tego Władcę Cieni. Co powiem, że to był ciężki przeciwnik. Ale reszta to kurde... Nie, to było żenujące. Sam koleś był żenujący. Dobra, zamknij się. Co znowu? Dobra, już myślałem, że coś ważnego mam do zbierania. I plusk do wody, pięknie. Dobra. Wracamy tu, gdzie trzeba. Ale nie. Porąbane. Gorszej misji chyba nie mogłoby mi przydzielić. Dobra, później, że szybciej. Bo chcę jak najprędzej się tam dostać. O, najlepiej jak już tutaj będziesz. No. No. Weź tu wskocz, a nie rób z siebie idiotę. Tak, małże widziałem, czy mi się zdawało? Dobra, zdawało mi się. Okej, okay, kurde, więcej już do tego porąbanego miejsca tam nie idę. To jest koszmar. Dobra. Dalej mamy tutaj Holtbaya i Tanera. The mangroves are safe again. The Shadow Lord has been defeated. Bullshit. Do I have to prove my combat skill to you yet again? Oh, my hero. Here, you've earned it. Chcesz po pysku? No ty kurde, widzę, że mi nie wierzysz. I'm not... The Shadow Lord of the Mangroves is dead. Did you just say Shadow Lord? Yes. That creature could have had us here at any time. And I deserve my reward because of that. Yes, there's no point arguing with you. Here, take it. No, co tak biednie? Tylko 300? I to wy naprawdę biedaki. I to w cholerę. I need a lockpick. No i wytrycha potrzeba. Dobra. Tu mamy chyba już właściwie ostatnią misję w Takaridze. I jeszcze jedną tutaj właśnie. No to mamy w sobie tylko dwie misje w Takaridze. Te zwłoki Di Fuego. To przejdziemy się tam. Trzeba tą misję zrobić jak najprędzej. Ale powiem wam, że jest już naprawdę zajebiście. Trzeba przyznać. Weź odpal pochodnie, żebyśmy mogli więcej widzieć. I co, nie możesz sprintować? Czy tylko... A, zmęczony byłeś, okej. No to ci jeszcze daruję. Czekaj, może jeszcze pogadam z tym biedakiem Pipkinem. Zobaczymy, co on nam może powiedzieć. Jeżeli w ogóle wie, co powiedzieć. O, tu mamy tylko jedno mięsko do usmażenia, tak biednie. I'll stay here for a while. I'm not... Dobra, fakaj się. Póki co. Idziemy cały czas wprost. No to jest najszybsza droga do inkwizycji. Tak przynajmniej myślę. Tak, tu już byliśmy nieraz, więc tu na spokojnie. Bez żadnych takich spin dotrzemy tam na miejsce. Jak już nic ciekawego nie będzie, to skończy się najwyżej odcinek. Dobra. O Jezu, pochodnia mi przepadła. Taki wał. Ale dobra. Są w końcu jednorazówki, to w dupie to mam. No wskoczże tam. Nie no, nie gadaj, że skakać nie umiesz. Jezu. Ile ja się musiałem naskakać, żeby on tam dotarł. Amunicję sobie jeszcze muszę dokupić właśnie. Jeszcze nie ma tak od razu uciekania. Trzeba najpierw uzupełnić najważniejsze rzeczy i potem się tym zajmować. Tu małże widzę. Nie, wydawało mi się, że to małże. O, tego nie zbierałem. Ciekawe. A, zawsze się weźmie. Dobra, tu mam, pójdę najpierw do kucharzyny. On da mi trochę żarcia. Okej, okay, jest nasz kucharzyna. No problem. Dawaj żarcie, dziękuję. Czekaj. Tu jeszcze grog.
Dobry targu. No prob. O. Trzeba tego nakupować w cholerę. Tu nieco grogu też. Żebym ja tego miał w cholerę, no. Trochę kasy wydam, no, co prawda. Dobra. I teraz tak, zapasy żywności. Czemu mam tylko 25 sztuk? Aha. Aha. Aha, okej. Okay. Dobra, spoko. Czaję. Kurde, pozbyłbym się tej inkwizycji. Naprawdę. Zrobiłbym wszystko, co w mojej mocy, żeby się jej pozbyć. I tu prowadzi ten X. Ale nie no, Liana mi w niczym nie pomoże, ty przygłupie. A może do komendanta mamy iść? Nie wiem, no. Ja tak przynajmniej podejrzewam tylko. Nie, no kurde, jak ja się mam tam dostać? Może tak? Who's making all that racket? Jezus, to jak ja mam, kurde? Who's making all that racket? Czekaj, jak to przeczytam, bo to chyba... A, przeczytać można. This bone of a finger belongs to the most notorious thief of all time. There was no pocket he couldn't pick. No lock he couldn't open. Until he was caught red-handed during one of his raids in the captain's house on Antigua. He managed to escape, despite losing his finger during the fight. I see. No okej, okay, dobra. Kość palca. Ta misja gdzie jest? Antigua, Taranis, Antigua, Caladora. No to trochę misji już mamy. Ale dalej mam misję związaną ze zwłokami Diffego. I mnie to interesuje, co mam zrobić. To mi się nie przyda. Może na górę mam iść. No nie wiem, no ja kombinuję już na różne sposoby, jak tylko się da. Ale no nic. Wszystko jest dalej tak samo. Może rzeczywiście mam iść na górę. Czy co? Nie wiem, trzeba to sprawdzić. Bo ja jestem naprawdę już powoli wkurzony na to. Dobra. Tutaj? Jeśli powiesz, że coś tutaj jest, to fajnie, ale chyba raczej nic. No nic, tylko idzie dostać głupawki. Można tak najłatwiej ująć. A to jakaś skrzynia jest. A mi się zdaje. No jest jakaś skrzynia. Ale ja chcę otworzyć tych. I need a lockpick. Wytrychy, wytrychy, na okrągło wytrychy. A nie ma jakiś kupiec tych wytrychów? Nie wiem, może kogoś okradnę, zabiję. Kuj wi. Naprawdę. I'm watching you, mate. Looking for something? Tak, rozglądam się, idiota. Don't you dare touch anything. Uile Bimbru tu jest, człowieku. If you wanna steal something, go somewhere else. Don't even think about it. I'll notice immediately if you nick something. No to jakiś zwykły kufer. Ale chyba nie będę im przeszkadzał. Nie wiem, czy jest sens w ogóle. No dobra, ale gdzie są te plany? Nie widzę żadnych możliwych planów. W której skrzynce muszą być, ale ja nie potrafię złodziejstwa. Czyli... Nie daję sobie umiejętności. A no właśnie, nie daję sobie takiej umiejętności. Kurde. I to trochę. A da się tu skillę restartować? Czy w ogóle nic? Trochę kiepsko, szczerze mówiąc. No to trochę kiepsko. To boli. Jest someone there. A się może położymy, legnijmy się tak. Oh fuck.
What kind of shit is going on here? Co to jest? O kuźwa. Gdzieśmy wpadli? Okej. Się zaczęło ciekawiej robić. Kurde. Ale bez przesady. Co to? Ej nie, to już jest jakieś chore. I still have some things to do here. Dobra, Mendoza. Oh, I knew it. Now he's going to talk my ears off. What the fuck is going on here? Now don't tell me. You're surprised. Wait a moment. It's always the same with greenhorns. First total disorientation, followed by utter denial. Finally, they reach desperation and madness. But rest assured, once total indifference settles in for all eternity, you won't notice much anymore. And who are you? You don't really want to know that, believe me. Too many questions would only drive you further along the path to madness. A co mnie to obchodzi? Wait, I do want to know. So tell me. You wouldn't be able to bear the truth, lad. Do I need to force you to answer me? You're starting to bore me. Find someone else to bombard with your inane questions. I need to be elsewhere. Stop. Wait. You're looking for something in here? What a nightmare. I'm watching Fuck. You, mate. I need help. Bones is still my doctor. Maybe he'll have something for me. O Boże. Ty, się zrobiło tragicznie. Ej nie, to już jest jakaś lekka przesada już w takim razie. Nie, dobra. Ja już oszalałem. Nie, to ja już całkowicie oszalałem. Nie, faktycznie ze mną jest coś nie tak. Dobra, idziemy jeszcze do kucharzyny. No, pospał sobie trochę, co prawda. Pospał, ale no, to widać nie pomogło, a tylko pogorszyło sytuację. No nie wiem, dla mnie to jest jakaś paranoja. Mogę jeszcze raz pójść spać? O, teraz mogę normalnie spać do rana. Tak, do rana, kurde. No, wstajesz. Dobrze. Okejka. Dobra, a teraz do kucharzyny. Po więcej ammo. Ale nie no, przerąbany sen. Trzeba przyznać. Takiego snu to jeszcze nie miałem. Ale powiem ciekawie, no nie ma co. Jakiś Mendoza. Ale co za luj. O co chodzi? Zobacz się. You must have a few bottles of rum left for me. I said those are my personal stores. What makes you think I'd share them? There's no way you could drink all that yourself. Well, on a good day I can drink a bottle or two. I'm feeling generous. Here, I'm gonna have to see some gold if you want more. Okay. What can you... Just... Thank you. Co tu masz? Skałkówka. Dobra, najpierw ci chcę posprzedawać takie pierdoły, które w ogóle mi nie będą potrzebne. No szczerze mówiąc, dubeltówka będzie się lepiej spisywała w przeciwieństwie do muszkietu. Tak, stanowczo. Pistolecik zwykły na sprzedażek. Tu jakieś sztylety zostawimy sobie. Kolczyk wojownika. A, pójdzie na sprzedaż. 200 będą przynajmniej. Pierścień oficera. Zostawię zwodniczy pierścień. I to pójdzie na sprzedaż. Pierścień runiczny. To chyba tym bardziej pójdzie na sprzedaż. Okej, coś tu jeszcze. Z łupów najpierw to patrzę jeszcze, ale tu jest cieniutko na razie. O, tu na sprzedaż. Trochę perełek. Kieliszek, talerzyk myśliwski.
to i tamto. No, trochę jest do sprzedaży. Zaraz to sobie rozszyfrujemy. Chociaż nie wiem nawet na co. O, kości. Oko. O. Fajnie. Berło cienia. O, za 200 pójdzie. Jep, poszło. Tego mi się nawet nie opłaca sprzedawać, więc to sobie zostawię. Co to jest? Mamy nefryt i serce jaguara. Aha, no to trzeba zostawić. I nefryt tym bardziej. Łopaty trochę mamy. Dobra. Czaszka. Tak, czaszka, fuj. Dzbanki. Widelce, ale nie. Zardzewiały widelec mnie normalnie dobił. No, ale sterku też na sprzedaż. Okej, okay, dobra, poszło. No i mamy 4,5 kafla. Teraz od ciebie. Czyli dobij targu. Jeszcze bym od ciebie co nieco kupił. Sprzęt, łup. Naboje. Jeb. Dobij targu. Teraz jeszcze tak. Okej, okay, to jeszcze teraz trochę śrutów ołowianych. Dobity targ. What can you say? O, mało wydaliśmy, to w sumie można więcej tego kupić. Dobity targ. What can you sell? O, to może jeszcze raz. Żebyśmy mieli tego w cholerę. What can you sell? Przecież za mało wydajemy tej kasy. Więcej tego wydać, człowieku. Okej, okay, i jeszcze raz. O, i teraz ładnie, i teraz siedzimy dobrze z amunicją. Teraz można strzelać. Dobra, ty Osorio jesteś już u mnie załatwiony w sumie. U ciebie już nie potrzebuję niczego więcej. Tylko popatrzę, co ty tutaj jeszcze takiego masz. A to chyba raczej nic takiego użytecznego. Dobrze. To w sumie, wiecie co? Zakończymy tu odcinek. Bo tak patrzę, no to jest to zadanie zwłoki de Difuega. I nie wiem, jak ja to mam zrobić. Czekaj. Vasco z Difuego. Nic nie wiem, nie chcę wiedzieć, gdzie jest tam zawsze. No ja. Nie wiem, jak ja to zrobię. Dobra. Dajmy sobie spokój z tą misją. To już nie ma w sumie znaczenia większego. Z tym planem to na razie też będzie kiepsko, bo no nie mam skilli odpowiednich. No i dobra. Póki co zakończylibyśmy odcinek. Co to było? What the fuck? Dobra, mniejsza z tym. Tu w sumie można się już pożegnać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 11 odcinka z Risen 3 Władcy Tytanów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!